widzę, że nie będzie łatwe, więc postawimy sobie go tutaj. I proszę bardzo, mamy małą kopalnię, składowisko. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć, 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 zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Skyscanner z PlayStation 4. Kraina Tornad. I na samym początku, zanim Wam pokażę, co się działo pomiędzy odcinkami, bo coś się działo, to pytanie do Was ankietowe. Ankieta oczywiście znajduje się na serwerze na Discordzie. Już podczas emisji tego odcinka ankieta jest dostępna. Jeżeli nie jesteście tam, to w linku w opisie możecie do niego dołączyć. Na Avizolandię i co ważne, co jest wynikiem naszego ankiety. A mianowicie, macie dwie ankiety. No i niestety nie pokażę tego na jednym ekranie, ale dobra. Pierwszy ekran to jest to miejsce, które teraz widzicie. I pytanie jest, po pierwsze, co my tutaj wybudujemy? Jest pomysł, macie teraz, dokładnie mam się teraz powinno pojawić gdzie. Jaki park? Tutaj, czy jakiś zwykły park miejski, znaczy park miejski to raczej nie, ale czy jakiś może rezerwat przyrody, zoo, park rozrywki, co w tym rejonie wybudować, bo tutaj naprawdę coś by się przydało. Tu jest trochę tego miejsca, proszę bardzo, tu widzicie granicę niestety. Granica jest niestety blisko, ale jaki tutaj by tutaj coś wybudować, bo tutaj coś na pewno trzeba wybudować. To jest pierwsza ankieta, natomiast druga ankieta to jest jaki park rozrywki, w sensie już od razu mówię park rozrywki, jaki park wybudować w tym miejscu tutaj nad wodą w przyszłości, niedaleko w sumie naszego stadionu, na wprost naszego wielkiego dworca kolejowego. No, ciekawe co będziecie, jaką opcję wybierzecie, jaki park tu, a jaki tutaj. Natomiast zapraszam do głosowania, tak jak mówiłem, można głosować na Discordzie, na YouTubie usunęli mi możliwość robienia ankiet, zresztą wszystkim. Tylko w karcie społeczności, od której do której jest dostęp od 1000. Ale dobra, bez zbędnego gadania, przejdźmy do tego, co jest ważne i ważniejsze, czyli co się działo pomiędzy odcinkami. Dodałem dwie nowe, w sensie właściwie dodałem jedną nową linię kolejową, ale najważniejsze, jakie rzeczy się powstały, to nowy dworzec. Tutaj, jak widzicie, jest uwielbiany przez pasażerów. Dałem tutaj im też możliwość objazdu dla pociągów towarowych, aby mogły przejechać dookoła naszego dworca. Co prawda tutaj jedna szyna nachodzi na nasz peron, ale to i tak lepsze od wariantu, kiedy tutaj dawałem dwa tory. Więc tak, jest taka tutaj możliwość pominięcia tej stacji. I ten pociąg jest pełen. Niedobrze. Niedobrze. Jeżeli pociąg jest pełen, to jest, znaczy, że jest niedobrze. Jak widzicie, jest tutaj druga linia, ponieważ puściłem tutaj też drugi pociąg, ale o tym za chwilę. I dodałem jeszcze jedną nową stację. Znajduje się ona, znaczy tak, po pierwsze jedna linia teraz dojeżdża w nowe miejsce, ale nowa stacja znajduje się tutaj. Stwierdziłem, że, o, i korzystałem z tego przejścia, świetnie, że skoro tutaj ta dzielnica jest i no nawet jest tutaj dosyć bliskie dojście do pestki, w sumie o tym nie pomyślałem. Może nawet z pestki będą się przesiadać. W sumie to byłoby nawet dosyć miłe, ale wątpię, bo no muszą pokonać taki kawałek drogi dosyć. No zobaczymy, zobaczymy. Dla Skylinesów to... Chociaż czekajcie, czy my możemy tutaj może im pomóc? Nie, jest jedno, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Nie, nie, nie uda nam się. No to trudno, no to nie możemy tego im pomóc. No to tak czy siak, jest tutaj w takim miejscu nowa stacja, która jest bardzo ulubiona, bym powiedział. Pewnie mniej z pestki będzie korzystać z tego wszystkiego, ale no niestety. Takie sytuacje też się zdarzają. Natomiast jak się zastanawiacie, tak, tutaj jest tunel, a tu jest wjazd. Nasza linia jedąca stąd jedzie tylko i wyłącznie do tego dworca i to jest, jak widzicie, nasza tutaj jasno-niebieska linia i ona nie jest aż tak bardzo pełna, jak myślałem, to dobrze. Bo nie lubię, jak są tak bardzo zapełnione te pociągi i ona jedzie bardzo skromną trasą. Jedzie sobie tutaj, tu i tu wjeżdża w tunel i ten tunel się kończy tutaj i tutaj jest stacja nasza przesiadkowa do portów i do naszego tej większości rejonów handlowych. Także tak, to jest tylko jeden właśnie z główniejszych teraz tutaj kierunków. Jak widzimy, 131 osób jedzie na tamtą dalszą stację. Druga rzecz, jaką tutaj zmieniłem, to jak widzicie, jest tutaj też właśnie ten pociąg się pojawił. Ten pociąg też jest nowością, ponieważ on jest no lubiany na pewno przez naszych pasażerów. Jak widzimy, pociągi wjeżdżają z kolei tutaj w dół i wyjeżdżają tutaj. Tu aż taki długi tunel to nie jest. Jedzie sobie tutaj wzdłuż naszą trasy i tak dalej. No to jest dosyć długa trasa i
Przejeżdża sobie tutaj tunelem, wjeżdża na naszą główną trasę, gdzie właśnie to jest ta stacja jako jedna z tych nowych. W ogóle tutaj jest 488 osób korzysta z tej stacji. No nieźle. Dlatego tutaj właśnie zrobiłem tą miankę. Korzystało z tego, tak mi się wydaje. Ogólnie z naszych pociągów strasznie dużo osób korzysta. Dzisiaj planuję jeszcze jedną puścić nową, ale no tak zobaczymy. No i dalej tutaj te dwa pociągi jadą jednocześnie jeden z drugim. Pociągi towarowe niedługo trzeba będzie wyrzucić stąd, bo towarowe też się zaczynają już trochę częściej pojawiać. No i tu się zmieniło. Pociągi towarowe jadą tak jak jechały, znaczy wyjeżdżałem teraz tutaj tunelem, ale to chyba dużo nie jest akurat zmiana. Największą jest to, że tutaj nie ma naszych helikopterów, one są w tym rejonie. I nasze tutaj się w ogóle wszystko zmieniło. Nasze korki, które tutaj się generowały, zostały trochę zminimalizowane poprzez zmianę tej ulic. Nasze bambaje jadą teraz tą ulicą zamiast tą i się nie krzyżują bezpośrednio z naszymi tutaj, no jakby to powiedzieć, dosyć dużym ruchem samochodowym, bo to jednak jest przemysł, więc ciężarówki to jest prawda. Dlatego bambaje teraz jadą tutaj takim trochę większym zigzakiem. Co jest, sądzę, że to dosyć dobre rozwiązanie. No i bambaje tutaj wcześniej, tu było łącznik, tu nie było tego tunelu. Za chwilę wam powiem, dokąd jedzie ten tunel. I tu było po prostu podłączenie. No to się zmieniło, ale żeby nie było, że teraz nasze bambaje nie mają łatwego komunikacji naszego węzłu, z metrem jeszcze tutaj oczywiście, dodam im po prostu tutaj możliwość, stąd mogą sobie ludzie zejść w naszym przejściu podziemnym i dojść do tego, lub z tej strony mogą też sobie pójść w te różne rejony oczywiście naszych dworców. I co ważne, jest tutaj też, dodałem może nowe możliwości dochodzenia do tych rejonów, bo oni nie mieli jako takich możliwości, a teraz mogą mi dojść z metra i z tramwaju i tutaj też na środek. Także tak, dodałem im trochę, dosyć dużo bym powiedział, możliwości nowych. Czy ktoś korzysta z tej kładki? Nawet do bambaju chodzą, no to dobrze. To dobrze, no to takie to są te nowości, a nasz tunel, który tutaj się zaczyna, kończy się tu. Tu wyjeżdża i tu jest stacja końcowa. Ona jest, no chyba bądźmy szczerzy, no tu wiadomo o co chodzi. Przesiadki pomiędzy tą stacją kolejową, ogólnie ona jest bardzo ulubiona. Oczywiście nasze pociągi, bo tu są dwie linie, każda linia wjeżdża na swój własny peron, co ładnie na tym właśnie zdjęciu widać. Jeśli druga linia, to nie wiem kiedy przyjedzie, ale jak przyjedzie, to będziecie wiedzieć o co mi chodzi. I czy ktoś korzysta z tego pociągu? O, dziwne, zero osób? That's weird, ale dobra, niech będzie, na razie to przeżyjemy. No tak czy siak, jest tutaj oczywiście, dodałem przejście dla pieszych, musiałem jakoś go podłączyć też do całej magistrali, więc tutaj musiałem dodać nowe drogi. To dalejbusy trochę pozmieniałem, ale tu i tak mało jest dalejbusów, tu jest jedna linia, chociaż są miejsca na trzy dalejbusowe linie. No i dojście do naszych bambajów i oczywiście meta. To dojście od meta sądzę, że będzie dosyć popularne, ale sądzę, że ogólnie ludzie będą chcieli korzystać tu do tramwajów, widzę, że chodzą. Tak, no to nie, to nie korzystałem z tego, to dobrze. Tutaj nawet do tej linii, i do dalejbusów dochodzą. No to tak, to jak widzimy, do wszystkich możliwych tutaj miejsc oni dochodzą. No to dobrze, to jest dobra nowina. I nawet chyba do naszych, tak, do autokarów dochodzą. Tu w ogóle jest sytuacja, że ta stacja, w sensie ten przystanek bambajowy jest do demolished. Ponieważ on nam całkowicie usuwa ten przystanek. On tutaj jest nam trochę... Obydwa te przystanki są tutaj nam zbędne, jeżeli mamy ten cały raz zrobimy. Usuniemy po prostu te dalsze przystanki. Bambaje będą jeździć szybciej, nie będzie takiego natłoku. I sądzę, że w ten sposób możemy taką tutaj dosyć, znaczy lekką to nie wiem, ale zmianę tutaj wprowadzić, tu możemy usunąć to nasze przejście. No dobra, to taką tutaj zmianę możemy wprowadzić, to się trochę tutaj zmieni. Teraz będą korzystać z dojść do tej linii, no i do tych innych oczywiście. Zobaczymy zresztą, czy będą korzystać. Miejmy nadzieję, że będą korzystać. O, może w ten sposób. Dobra, także tak, to się zmieniło. Co w dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić? Już minęło dosyć dużo czasu. No, na pewno trzeba to naprawić. I pomijając to, że to trzeba naprawić, to chciałbym puścić nową linię pociągową. Ona będzie trudna do wybudowania i to zrobimy w drugiej kolejności, ale pociągi na wzdłuż tej autostrady. Ona nie daje ze sobą jakichkolwiek... Coś tak, wiemy, że tu mamy bambaje, co nie? One tutaj faktycznie jeżdżą, tylko one też nie są jakoś bardzo uwielbiane przez naszych mieszkańców. Z wiadomych przyczyn, dojście do nich i jechanie pod autostradą nie jest na pewno najwygodniejszą rzeczą. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że w ogóle nie wiem, czy ten kawałek będziemy kupować. To też jest
Może być to ważne na tej linii, no ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że wzdłuż tej całej autostrady chcę puścić, tak jak właśnie jest tutaj ta stacja, linię kolejową, która będzie jechać przez to wszystkie stacje. Zresztą tutaj są dwie linie już teraz jadą, jedna z nich nie będzie się zatrzymać na tej stacji i ona w ogóle, ta stacja będzie trochę przesunięta. Chociaż zobaczymy, zresztą czy będzie przesunięta czy nie, to jeszcze bym powiedział, że jest na dalsze myślenie. Co jest ważne? Ważne jest to, że tutaj mamy nasze trolejbusy i tak dalej. W tym medalionie, jak bardzo ta dzielnica wygląda ładnie i skończona, ja chcę postawić nową stację kolejową. Gdzie? No i tu jest ten problem, bo bym chciał ją postawić gdzieś w tym medalionie, żeby ludzie jeszcze stąd mogli od naszych cmentarzy, które też jak widać są dosyć zapełnione, mogli dochodzić. To jest na pewno pierwsze. A drugie, żebym mógł puścić tutaj jakoś ten most wzdłuż tej linii, bo tu będzie ten most kolejowy, w sensie tu prawdopodobnie by się powstał ten most kolejowy. Dalej, ta dzielnica jest zbyt ładna, jej nie będziemy dotykać, więc tu niestety nie będzie stacji kolejowej, więc może nawet tutaj wprowadzimy, tędy może pojechać te pociągi w sumie, no to... To może tu będzie stacja? Ale chyba nie będzie sensu aż taki tej przenosić i w ogóle... Wiecie co? Ja w ogóle się zastanawiam. Czy my na pewno ten kawałek ziemi kupimy? Bo to by mi ułatwiło trochę sytuację. Bo tak, w tą stronę nie możemy iść, prawda? Czekajcie, zobaczmy sobie. W tą nie. Możemy kupić sobie obszar wody, ale no, chyba szanujmy się. Możemy kupić sobie tutaj obszar wody, to też raczej wątpię. Możemy... No te dwa aż się proszą. Bo w teorii można kupić ten i wtedy jeszcze więcej nad wodą, ale sądzę, że i tak mieliśmy w tym mieście zbyt daleko nie iść. Dobra, kupimy sobie ten na dzisiaj i napiszcie mi w komentarzach, czy ten kupić, bo to jest bardzo sądzę, że jest możliwe. Jeżeli napiszcie mi w komentarzach, jeżeli ja mogę kupić, że to kup kawałek ziemi przy kafelku startowym, to wtedy będę wiedział, bo to jest kafelek startowy, to jest nasz pierwszy. Tego nie kupowaliśmy. Dobra, kupmy sobie tą ziemię. Mamy tu jakąś górkę nawet. No dobra. Czy mamy jakieś tutaj złoża? A, bo my mieliśmy jeszcze złoża sobie znaleźć. Ruda, ruda, ruda. Wiecie co? To my dzisiaj zaczniemy tą rudę. No. To jest... Ona będzie miała dwa oddziały. Jeden... Znaczy, na pewno zaczniemy sobie dzisiaj tutaj, bo trzeba ją wydobyć przed budową tego parku. Ale tak, to jest rozwiązanie. Dobra, no to miałem się zająć budową jakichś nowych mieszkań, ale skoro możemy budować rudę, to zajmiemy się rudą. Ale najpierw... No to najpierw zróbmy już sobie ten pociąg, no. No i tu dalej, tu będzie stacja, bo tu się aż prosi. Ten pociąg chciałem puścić wzdłuż tej autostrady, ale ponieważ tutaj już jest właściwie to wszystko zapełnione, jak widzimy, no to jak sobie trochę przesunę, to te i bambaje nie stracą i będzie tutaj po prostu taka kontrasa. Ja się bardzo zastanawiam, czy ten kawałek ziemi kupić, czy nie kupić. Dobra, dzisiaj nie będziemy po prostu go kupować i po prostu puszczę tutaj ze stacją tutaj i on tutaj się podłączy. Tu w ogóle chyba trzeba będzie... No tu trzeba będzie chyba w ogóle ten węzeł przebudować. Bo jak ja widzę, że ja tutaj niedługo puszczę nową linię kolejową, no to ewidentnie to wskazuje nam na to, że tu trzeba będzie trochę przebudować. Dobra, no to tak czy siak, pewnie jedna linia tutaj będzie kończyć swój bieg i to już niedługo. I tu mamy kotek. Wiecie co? Raz kozie śmierć. Zrobimy sobie tutaj wjazd do naszej dzielnicy. Na pewno to jest zły pomysł, ale chyba przeżyjemy. W sensie pytanie, czy oni przeżyją. Ale dobra. Tu sobie zrobimy tak, tak. Pytanie, czy dobra, korzystają. Może nam trochę tutaj zwolni ten ruch, bo tutaj się, no ten korek mi się kompletnie nie podoba. Zobaczymy. No, natomiast tak czy siak lecimy z budową tej linii kolejowej, bo to jest bardzo ciekawe. I zobaczymy, czy to w ogóle będzie miało rację bytu oczywiście.
Dobrze, no to trochę zmieniliśmy. Dodałem całą tą naszą nową linię. Właściwie to nie dodałem linii, po prostu jedną przedłużyłem. Jedna linia się kończy w tym miejscu, a druga jedzie dalej. To jest, sądzę, że dobre rozwiązanie. Ale w przyszłości tu będzie dworzec kolejowy. W sensie taki nieduży, ale jakiś dworzec kolejowy tutaj będzie musiał być. Także tak czy siak, pierwsza stacja nowa jest tutaj. Czy ludzie chcą z niej korzystać? Chyba chcą. Dobrze, to dobrze. Później tu puściłem na razie ten, no bo nie wiemy, czy kupimy ten kawałek ziemi. Czekam na wasze opinie. Jeżeli kupimy, no to oczywiście wszystko się tutaj pozmienia. No i ponieważ nie kupiłem tego nowego kawałka ziemi, to stację tą musiałem postawić tutaj. Trochę jeszcze ulicę cofnąć, takie tam, no wiecie, no problemy. Natomiast tak czy siak po prostu cofnąłem tutaj i puściłem jedną linię, bo tu są dwie linie bambajowe. Jedna linia wjeżdża do tej dzielnicy, co chyba mieszkańcom też się spodobało, tak mi się wydaje, bo tutaj komunikacji, no... No mieli dojście do tego Bombaju, tak? A pomijając to, to nie mieli chyba zbytnio komunikacji tutaj jakoś odjechanej. No rowerki. Rowerki, tak, na pewno rowerki. Natomiast tak czy siak, mają tutaj teraz stację kolejową, więc będą przeszczęśliwi, jeśli o to chodzi. Wspaniało, teraz się tak zastanowiłem, co ja bym tutaj mógł jeszcze zrobić, żeby te pociągi były lepsze. I tak się zastanowiłem, że... Metro. My tu mamy metro i gdybyśmy my je podpięli do tego, to nie byłoby to takie złe. Tylko tak, ta stacja, okej, dobra, ta stacja by nam tu jakoś weszła. Bo wiemy, oni, no, normalnie my ją tutaj sobie puścimy po ludzku, ale... może byśmy sobie zrobili tutaj stację. A, może być. Na razie, to jest tymczasowa stacja metra, tak? Wybudowałem też nową linię tramwajową Z. Więc o to się nie bójcie, że tutaj takie tymczasówki puszczą, to spokojnie, ja więcej tymczasówek zrobiłem tutaj w międzyczasie. Dobra, no to tu sobie puśćmy linię metra, to przy okazji ona będzie bardziej używana, bo ta linia akurat jest... Znaczy i tak jest już lepiej używana, ale no nie jest to na pewno godna linia metra, tak jak normalnie. To w ogóle jest czarna, co nie, żeby pokazywać, że mało osób z niej korzysta, ale widzicie, no. Jest to raptem 100 osób na całej linii. W Warszawie to było niedopuszczenie, ale to trochę inaczej wygląda. Także tak, stacja metra na przesiadek. Sądzę, że tu aktualnie nikt nie jest z niej zainteresowany póki co, ale sądzę, że będą z niej korzystać. Tu do stacji pociągowej, ewidentnie ludzie się polubili ją. Na pewno tutaj dorzuciłem tą linię metra, że tutaj dojeżdża? Dojeżdża. No to nie wiem. Dobra, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Przyspieszmy trochę czas. Musiałem przedstawić tutaj też schron i tak dalej. Później zrobiłem tą dzielnicę, rozbudowałem, bo skoro kupiliśmy nowy kawałek ziemi, to mogę trochę rozbudować. Słuchaj, teraz się zastanowiłem, czy my nie będziemy mieli długo problemu właśnie z wodą pitną. Dobra, postawmy sobie tutaj nowy. To problemy zażegnamy jeszcze przed problemem, bo tutaj właśnie mamy nasz wodopój i ja ten wodopój tutaj dociągnę do tego mostu kolejowego. W ogóle tutaj będzie też zwykły most gdzieś. Czyli ten most kolejowy jest tymczasowy, bo tu będzie prawdopodobnie most taki zwykły, drogowy, żeby ludzie mogli przyjechać, bo tutaj pomijając tam autostradę, która no na pewno jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli chcecie przejechać. W ogóle tu jest wjazd, tak, tu jest bardzo dużo rzeczy się dzieje w jednym miejscu. O, tu macie wjazd na autostradę. Wow. Dobra, tu jest dużo. A, bo tu jest ten most do naszego centrum. To oni uwielbiają to pewnie. I tu mamy drugi wjazd z kolei. Też pewnie jest lubiany. Czekaj, tutaj widziałem jakoś dużo osób. Co się widziałem? Gdzie oni? A, dojeżdżam do naszego handlu. No dobrze, tak czy siak. Puściłem. Tu mają nową stację kolejową. Ona pewnie będzie też lubiana. Czy tu naprawdę ktoś idzie? Odkładki, wow, ktoś stąd aż daleka idzie do pociągu. No to faktycznie train connecting people. Natomiast co jest ważne, puściłem też tutaj nasz tramwaj, żeby po prostu, co prawda w kółku jak w kółku, ale żeby dwie linie w dwóch kierunkach, które tutaj jadą normalnie na tej trasie, podjeżdżały i po prostu był punkt przesiadkowy. Stwierdziłem, że to może będzie dobre rozwiązanie. Tutaj co prawda dam multum przystanków, to może niekoniecznie jest, ale zobaczymy. I nową linię tramwajową kuściłem, jeden tramwaj na niej aktualnie kursuje, więc złapanie tej linii tramwajowej jest problematyczne, bym powiedział. Ale sądzę, że... Czekajcie... To jest ona. No, z niej nie korzysta nikt, ale ona jest po to, żebym wiedział, że tutaj jeden wolny slot był, wolny na tramwaj.
i ona przejeżdża bezpośrednio stąd, jedzie dotąd. No to jest taka przyszłościowa linia tramwajowa. Dalej mamy nasz mostek i mamy tutaj stację kolejową i to jest właściwie już koniec, jeżeli chodzi o nowe stacje. Z tej na razie dużo osób nie korzysta, to akurat mnie jakoś strasznie nie dziwi, wow, 70. Zaraz zobaczymy sobie na tą linię, popatrzymy spokojnie. Natomiast co jest ważne, po prostu chciałem tutaj, jako nasze trolejbusy, tutaj dwie linie dojeżdżają, to żeby mogli po prostu się przesiąść i jak coś, to wiecie, pójść. I tak dalej. Dobra, tu sobie, wiecie, w ogóle dodajmy... tak, tu widzę, że to jest teraz niezłe centrum przesiadkowe w sumie, jak teraz tak zerknąłem, to tam dosyć dużo osób wysiadało. No to dobrze, to dobrze, bardzo dobrze. Tu dodajmy sobie to, dodajemy, dobra, to mamy to zrobione. No i tak, no tu jest ta stacja kolejowa. Tu jest kolejna stacja, ona jest teraz przesiadkowa pomiędzy jedną a drugą linią, bo druga linia tutaj wjeżdża w tunel i jedzie bezpośrednio do naszego centrum. No i centrum, jak możecie domyślać, dzięki temu straciło tutaj taki jeden z ważniejszych w sumie przesiadek. Ale no niestety, takie też się zdarzają sytuacje. No i tak, ta stacja jest tymczasowa, bo to widać ewidentnie tutaj ta nasza linia by jechała prosto. A to mamy po prostu po drodze jeszcze targ rybny. Z czego targów będzie trzeba więcej stawiać. No i tu zmieniam po prostu torowisko. Jedna linia główna tutaj, ta z tunelu, wjeżdża na ten tor, więc to jest łącznik. Druga tutaj ma możliwość, dodałem tu możliwość takiego przejazdu. Jak gdybyśmy tu chcieli puścić trzecią linię, nie wiem, na przykład, żeby przejechała tym mostem, a tu gdzieś skręciła. Taką możliwość dałem sobie tutaj. No i tutaj nasza jedna po prostu, zamiast dwóch linii, które tutaj by nam wyszły, stworzyłem jedną długą. No i jak widzieliśmy, mamy na tej linii 6 pociągów. I w niektórych miejscach jest to trochę niedorzeczne, bo tu mamy 175, tu mamy 74 osoby do tej stacji. Dobra, dalej mamy 336 osób. Ja nie mogę. Okej, dobra, 90, 29, kolejne 300, 500. O! Dobra, tu trzeba dać 200%. Ta linia potrzebuje. Ta linia potrzebuje naprawdę niezłego wsparcia. 80 tutaj, no ja nie mogę. No jest to dosyć odjechana linia, bym powiedział. A czy ktoś korzysta? Jest. Nikt. Okej, dobra. Zastanawiam się, czy ktoś korzysta z tej stacji, ale jak widzimy, nikt. Ale... Jak to tyle aż osób? Dobra, będziemy kontrolować tą linię. A teraz przejdźmy do drugiej części dzisiejszego odcinka, czyli wydobywanie surowców. Nasze rejony, tutaj widzieliśmy, że mamy tutaj trochę rudy, więc ja sobie tutaj to zaznaczę. No i wybudując tutaj nową dzielnicę, jest to ciekawe. Nie spodziewałem się, że w dzisiejszym odcinku zbudujemy nowy przemysł. No ale tak czy siak, to nie ma znaczenia. W tym rejonie będzie przyszłości rudę chcę sobie pozostawić. To będzie taki rejon tutaj też taki bardziej uprzemysłowiony. No mniej więcej jakoś tak to można nazwać. Więc większość budynków takich tych przemysłowych i tak dalej będę chciał dzisiaj już tutaj stawiać w tym rejonie, ale żeby nie było, zaraz sobie tutaj podłączymy, stąd puścimy po prostu trasę i linię metra. Linia metra z tych biur będzie tutaj dojeżdżać do tej rejonu, a do tego będzie po prostu tutaj stacja kolejowa dla tego pociągu. Dobra, to od tego zacznijmy sobie, na jakąś ulicę też dajmy, ale to wiadomo. No dobrze, no i teraz czas na postawienie sobie naszego głównego budynku w naszym tutaj przemyśle. No i teraz tak, bo tak postawił, żeby nie był na pod nim jakiś surowiec. Ale widzę, że nie będzie łatwe, więc postawimy sobie go tutaj. I proszę bardzo, mamy małą kopalnię, składowisko i zakład kruszenia rudy. To są pierwsze budynki, rzeczy jakie dostaliśmy. Zrobimy tutaj taką prostą drogę od tego rejonu, bo to będzie na pewno... mi się spodoba. Tu zrobiłem podłączenie, no i na naszą nową linię bambojową puściłem tutaj.
Pociągów tutaj jeszcze nie dałem im możliwości faktycznego podłączenia, no ale tak czy siak. Dobrze, zacznijmy sobie od postawienia kopalń. No i tak, ja bym najpierw wydobył sobie, szczerze powiedziawszy, od rejonów takich, których nie chciałbym zbyt długo kopać, czyli tutaj. Bo w tym rejonie, no, przydałoby się, żeby już tego nie było. Tak przy okazji się zastanowiłem, że tu może być warte do zrobienia miejsce do zawracania dla naszych tirów i tak dalej. No ma widzę, że się nie chce zrobić, to w takim razie trzeba zrobić to ręcznie. Raz, dwa, trzy. Tutaj zakręt, zakręt, zakręt i zjazd. Dobra. I proszę bardzo, to jest zrobione. No i teraz postawmy sobie parę kopalni, tak żeby po prostu pod naszymi biurowcami z jednej strony póki co będzie wydobywanie, no to się nazywa taki ładny widok, a z drugiej strony, żebyśmy już po prostu mogli to mieć za sobą. No i tak, na pewno budynki, tak, to są pierwsze kopalnie, jakie stawiamy. Tu będzie nasz zakład do skład, no wiecie, skład do przetrzymywania tego wszystkiego i tak dalej. A w tym rejonie, po drugiej stronie tej linii bambajowej, będzie nasze przetwarzanie. No i dlatego właśnie tutaj specjalnie stworzyłem się. Na razie tutaj nie będę nawet tego jakoś tak strasznie oddalać, ale już na przyszłość, żebym później nie miał dla siebie za złe, że to była mała ulica, to sobie zrobimy już większą. Więc na razie będzie to coś takiego. Wygłuszmy na razie tą linię bambajową. W sensie ta bambajowa tutaj będzie za chwilę, ale to tylko na razie po prostu ją przestawię. No i tak, nasze zakłady to kruszywa. To tak, proszę bardzo, tu będzie jeden, tu będzie drugi i w tym kierunku będę mógł puścić dzięki temu drogę, bo odmierzyłem sobie odległość. No jak widzicie, od razu idziemy big, żeby po prostu tutaj to ładnie, ładnie nam zaczęło już produkować. Nie chcę się tutaj bawić, zaskać i tak dalej. Także tak, to jest pierwszy początek. Zobaczmy, jak jest tutaj z tym metrem. Bo ja tutaj mam po prostu, że ta linia metra mi zawraca. No dobrze, trzeba będzie po prostu tak. Okej, to ja widzę mniej więcej, co my tu musimy zrobić. To tak, trzeba wyburzyć ten odcinek. Tutaj dotąd. Tak, bo tu jest ta jedna linia bambajowa. Którą właśnie jeszcze też będę musiał sprawdzić, jak ona się wykorzystuje, bo nie wiem w sumie tego. Ale dobra. To tak, gdzie jest... Tu nie ma drogi. Ej, tu nie ma drogi. Nie, to trzeba zmienić. Się. Bardziej to trzeba zmienić dla zasady, że mógł postawić tutaj po prostu tą drogę i do tego po prostu dostawić metro. No dobra. To stacja metra... No, chyba w tej pozycji będzie dla mnie dobra. To tak. Tu sobie zrobimy dojazd. Dobra, to jest pierwsze. I tutaj, no nie, na pewno to jest czegoś takiego nie. Zrobimy z zakrętem. No i tu będzie wyjazd i tak, pierwszą stację metra sobie postawimy tutaj, bo tu ogólnie metro będzie naziemne, żeby nie było, no bo jak możemy to zrobimy. Czyli żeby tutaj mi to ładnie wyszło, to może taką sobie zrobimy na razie rzeczywiście uliczkę. Okej, no bo widzę, że tu się przyda nam stacja nadziemna. W końcu można z niej skorzystać. Świetnie, bo będzie mi tu prościej do ustawienia tego wszystkiego. Tu jest górka, więc... Czy taka górka, to też nie wiem, ale dobra. Tu sobie zrobimy i po prostu w górkę będzie nam wjeżdżać nasze metro. Więc ona, powiedzmy coś. Przecież wiesz co, czekaj. Bo ta stacja jest tam. Nie, to byłoby dobrze, że tutaj postawić zwykłą stację. No dobra. Dobra, przeży... Byłoby miło... Dobra, spróbujmy jakoś tutaj wcisnąć. Bo lubię te stacje. Nie ukrywajmy, ja lubię te stacje takie właśnie... tego metra nadziemnego, bo czegoś takiego w Warszawie nie mamy. Więc... Dobra, tu byśmy sobie zrobili po prostu taki powolny wjazd. No i tu wykręcimy naszym metrem, żeby wjechać. No... Ujdzie na razie, tak to powiem. Dobra, no i kolejna stacja będzie tutaj, obok naszych bambajów, które będą miały tutaj pętlę. Więc najpierw sobie zróbmy pętlę bambajową, bo w tym rejonie będzie, w sensie... To nie właśnie, czyli tutaj... Nie, to... Bo bym puścił ją dalej, jako taka po prostu komunikacja po naszym przemyśle, ale już z zasady wiem, że ludzie nie korzystają z takiej linii tramwajowej, więc po prostu my tu...
Puścimy. Chociaż czekaj, ona jest nad ziemią. Dobra, puśćmy sobie. Będzie po prostu jedna linia tramwajowa, która będzie jechać po całym obiekcie. I tyle. Jedna, nie będę też nad nią jakoś bardzo się zastanawiać i tak dalej. Bo wiem, jak to po prostu wychodzi później w praniu. Zresztą wy też pewnie wiecie. Część z was pewnie ma Industries, więc wiecie, że ludzie bardzo z tego nie korzystają. Dlatego, jeżeli sobie nawet zrobimy taką po prostu jedną linię, która będzie jechać w teorii dookoła tego wszystkiego, to ona nam spokojnie wystarczy. No, ale tak, usuniemy najpierw sygnalizację świetną. Tu jest sygnalizacja i tu jest. No, ale niedobrze, dużo jej było. Teraz zróbmy sobie tutaj tą ścieżkę, o której mówiłem wcześniej, że tu zostawiłem specjalnie dla niej miejsce, bo tu będzie przystanek tramwajowy. No i dodajmy sobie nasz tramwaj. On tu już powinien nam spokojnie wskoczyć. Tak, on teraz tu by chciał jechać ulicą zwykłą, ale oczywiście na to mu nie pozwolimy. No i tutaj na razie z takimi po prostu paroma przystankami. Tu to na pewno. Czy tutaj gdzieś? Nie, tu mogę dać z dojściem do naszych po prostu tych, no wiecie, zamiast po prostu taką kładkę, żeby mieli jak dochodzić. Czyli nie. Daj mi tu raz, dwa, trzy. I tu będzie zejście do drugich rejonów. Tu. No i tu będzie zejście też w dół. I po prostu od tego rejonu będzie dojście do naszego przystanku. No bo jak coś, to tutaj będzie po prostu więcej możliwości już dochodzenia. Dobra, to tu mamy jeden przystanek tramwajowy, drugi dajmy sobie, no tutaj pod stacją metra, to wiadomo, to może się przydać. Tu przyszłościowy, no i to właściwie tyle. A, no tutaj też by się przydał. Dobra, to tak, tramwaje mamy, teraz pociągi, właściwie metro. Ja cały czas sobie specjalnie na pauzie, bo jak puszczę metro, to wyłączę pauzę, chyba. No powiedzmy, że wyłączę. Dobra, i tu sobie zróbmy po prostu wjazd. Też wiesz co, my możemy po prostu w powietrzu trochę nawet zrobić ten zjazd. Wtedy będzie mi ktoś go tutaj wykręcić. Czyli dajmy sobie tutaj zjazd na ten najniższy poziom i tu wjazd, dobra. No i teraz tak, musimy koniecznie tutaj puścić tą naszą linię metra, bo ona tu nam nie pojedzie, jak nie zmienimy tego, więc dajmy, żeby od razu dojeżdżała tutaj. No i sobie po prostu dodajemy wszystkie te rejony. Tu, no i tutaj, i tutaj. Tu się będą przesiadać pewnie ludzie, no ale to zobaczymy. Dobra, to mamy zrobione. Jedna rzecz zmienimy. To ja teraz tak właśnie sobie przyuważyłem, że tą linię metra też dociągniemy tutaj. Tak, tylko on tutaj zrządzi, że nie ma jak się puścić, ale to zaraz mu damy możliwość. Ze względów takich, że będzie mi po prostu wygodniej, jeżeli będę mieć dwie linie metra dojeżdżające w tym kierunku. No i w ogóle. Nawet tak, tutaj jest ten zjazd swobodny, to my trochę musimy go zmienić, dzięki czemu będę mógł tutaj trochę lepiej to postawić. To jest tylko tymczasowe oczywiście, to co teraz zbudowałem, żeby nie było. Ale tak, to sobie przyciągnijmy, ty będziesz jechać tu. I dzięki temu, kurde, oni tak obydwa wjeżdżają i tak na ten sam tory. Jak to jest możliwe? Obejść Skylinesy chcesz? Nie, Skylinesy się nie dać chcą. Dobra, okej, to chyba albo się coś naprawiło samo siebie, albo nie wiem co. Bo się dobrze ustawiają wszystkie linie, to dobrze. Tu mamy linię i tu będą też przystanki dla. Nie, czekaj, nie dla tej linii. Jasno-niebieską chcę. Czy to jest taka jasna? Po prostu niebieska. Dobra. No i teraz możemy włączyć play, a ja zobaczę, czy ktoś korzysta z tej linii metra. No, dziwo trochę. Osób korzystało. No dobra. No teraz będziemy czekać, aż tutaj nam się cokolwiek zacznie produkować i jak będą mieli wodę. To też jest w sumie ważne. Jak ja tu mogę im dociągnąć wodę? Dobra. Po prostu na razie zrobimy sobie taką drogę i od niej będą odchodziły. To jest chyba na razie najlepszy patent, jaki mogę im tutaj aktualnie wymyśleć. Dobra. Tak, wiem, że on nie jest podłączony jeszcze z żadną z ulic, w sensie z żadną z sieci, ale o, teraz już jest i za chwilę im to powinno działać. Dużo ćwierkacz w ogóle tutaj nam teraz ćwierka i ćwierka, pewnie te wszystkie rzeczy, które teraz zbudowałem, musi przetworzyć to sobie tam. Pewnie o to chodzi. Dobra, tu. No i tu, dobra, to jest pierwszy element. No i drugi to jest ta linia kolejowa. I tutaj też bym chciał właśnie zrobić stację.
Bezłącznikowej, tutaj już faktycznie z tą infrastrukturą, ale to zobaczycie jeszcze o co chodzi. Dobra, no i tak, prąd. No prąd też trzeba dociągnąć, bo tutaj on się sam nie podciągnie, więc jeżeli sobie tutaj podczepimy od naszej tutaj tego całego rejonu, to będzie dobrze. Co tu ci się nie podoba? A, no tak, bo wyburzyłem wam tutaj też ten łącznik i tą, ten kawałek metal, prawda? To rozumiem, co wam się tutaj nie podoba, to już wam to naprawiamy. Ty nam tutaj wchodzisz. I ty tu jakbyś wszedł, to też byłoby miło, ale dobra, zobaczymy. Tak i tak, dobra. No i to jest całkiem niezłe rozwiązanie, bym powiedział. Teraz tylko trzeba mu powiedzieć, że się już naprawiło. O, i się naprawiła jedna linia i ta się też by naprawiła, dobra. No to to mamy zrobione. To taka jest, tak? Z tej stacji metro to będzie dużo ludzi korzystać. Jestem przekonany, bo do niej dochodzą po prostu w dwóch różnych kierunkach. Wow. Rowerzyści. Czy wy żeście jesteście szaleni? Okej, okay, dobra. I z tej 23 osoby pewnie jechały tutaj do pracy. Pewnie dlatego tutaj jest tyle aż osób. No i tak, my tu dodamy sobie na razie, ponieważ tutaj nie ma żadnego możliwego dojazdu teraz do tego, więc tu sobie dodamy, o, trzyma do coś takiego, a tutaj będzie, chociaż tu... Nie, tu na razie nie będzie żadnych ścieżek rowerowych, to będzie tak właśnie. No i tak, jestem przekonany, że tutaj z tych naszych drogi będzie później... O, przepraszam. Więcej osób jeszcze korzystać. Dobra, ostatnia rzecz na sam koniec. Ta stacja kolejowa. Bo tutaj chcę postawić jeszcze w dzisiejszym odcinku coś, a tu po prostu to jest proste do postawienia, więc po prostu. Dobra, za dużo po prostu. Postawmy to. No i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, dodałem tutaj te nasze możliwości, więc w przyszłości tutaj nasze kopalnie, jak już będą miały prąd i wodę, będą mogły działać pełną parą. Także to tyle byłoby z dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i co już nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. A, ta stacja też potrzebuje prądu, no dobra. A, no i przypominam o ankiecie, głosujcie, żeby nie było. Tym rejonem będziemy się bardziej zajmować w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!